This match is more than a match. Our players are under pressure from the government not to protest. Our players are under pressure from the Iranian government to not show any form of opposition. Siemanko, przyszedłem dzisiaj na mecz Iran-USA, by przekonać się, czy moje wrażenia po wczorajszej konferencji prasowej tych reprezentacji są słuszne. Bo wczoraj na konferencji, jeżeli mieliście okazję troszkę o tym poczytać, doszło do dosyć niespodziewanego obrotu spraw. Trener amerykański był pytany przez dziennikarzy irańskich, że to jest złe słowo pytany. On był bombardowany przez dziennikarzy irańskich pytaniami o wszystko, tylko nie o futbol. Musiał odpowiadać, co sądzi o wojskach amerykańskich w Zatoce Perskiej. I dlaczego nic nie zrobi, by je wycofać? Co sądzi o inflacji w Stanach? Dlaczego reprezentuje kraj, który ma tak mocne podłoże rasistowskie? Generalnie, gdyby chcieli uciąć Amerykanie pytania niezwiązane z piłką, to od irańskich dziennikarzy nie dostaliby żadnych. Ja wybrałem się tutaj dzisiaj pod stadion, żeby zobaczyć nastroje wśród zwykłych kibiców. Czy faktycznie tutaj będę miał okazję dostrzec tak wielką nienawiść, jaką wczoraj widziałem na konferencji prasowej, czy jednak dla zwykłych Irańczyków i zwykłych Amerykanów ten mecz to jest po prostu przede wszystkim spotkanie w piłkę nożną. Jedno, co wam muszę powiedzieć, to gdybym przyjechał tutaj nagrać materiał pod tezę, jak to bardzo te kraje się nienawidzą, to bym zdecydowanie poległ. Do I see here the friendship between? Yes, of course! We won America forever! No, I don't think so. It has any political, it's just a sport, it's just a football, and we're going to win. For sure, anytime USA and Iran is involved, there's a political context. In this moment, I try to keep it as just a sport, just a match. After the match, the politics come back. For 90 minutes, USA wins 2-0, no politics. Powiem wam, że będąc tutaj od jakiejś godziny, mam dwie podstawowe obserwacje. Po pierwsze, dość spory rozłam między samymi kibicami reprezentacji Iranu, bo widzę tutaj dziewczyny, które zdecydowanie są antyrządowe, widać to po, powiedzmy, sposobie ubierania się i nieukrywania włosów, ale widać też kibicki, które są całkowicie zakryte, jakby żywcem wyjęte z podręcznika, jak należy się zachowywać w kraju islamskim. Natomiast druga obserwacja dość ciekawa jest taka, że kibice reprezentacji USA bardzo chętnie wypowiadają się przed kamerą, nie mam w ogóle problemu, żeby namówić ich na wywiad. Natomiast kibice reprezentacji Iranu bardzo często odmawiają. Mówią, że to jest niebezpieczne. Spotkałem dziewczynę z przypinką z nazwiskiem Mahsa Amini, czyli dziewczyny, która została zamordowana w imię islamskiej rewolucji po ostatnich protestach na ulicach Teheranu. Dziewczyna nie chciała oczywiście udzielić wywiadu, pozwoliła jedynie na dowód zrobić zdjęcie swojej przypinki. Well, it's of course a difficult situation because of the fact that there are a lot of people that want freedom, that are looking to have a better life there against the repressive government. And we are out here in support of our team. The team's nickname is the People's Team. And we are here representing the people. It is not affiliated with the government. Our support is not of the government. Our support is of the people. The nickname is Team Melli, and that's what we're here to support. Okay, and what about this match? Do this match have a political context for you, or this is just a game? No, this is much more than a game. As they said, this game is representative of the people of Iran. There has been 43 years of Iranians trying to fight back for their freedom. And what this game is representing is putting Iranian people on the major stage. The World Cup is the biggest stage in the world. Our players are fighting to show the entire world what Iranian people are going through. So this match is more than a match. Our players are under pressure from the government not to protest. Our players are under pressure from the Iranian government to not show any form of opposition. They go out there every single day and they fight to make sure the world knows what is happening within the country of Iran. I don't think politics should be mixed with football, first of all. But a little silent movement, it won't hurt anyone, you know, it's fine. But it's just a football game at the end of the day.
So yeah, that's my opinion. Thank you so much. It doesn't have any political thing for me. It's just a game, you know, because a lot of Iranians live in this region. And, you know, we've been brought up and they're a friend of ours. So, yeah, and I've been from Pakistan, being our neighbors. So we are cheering for them for that reason only. Nothing to do with America or, you know, Iran conflict. Nothing to do with that. For us, this is all about soccer. We know there's a lot of political stuff going on. For us, it's all about soccer right now. I would say overall, no. I would say no. But I'm not educated on everything, to be honest. Dobra, widzieliśmy troszkę przyjaźni pod stadionem, no to pora najwyższa iść na trybuny i zobaczyć, czy tam będzie przyjaźń. To jest prawdziwy test przyjaźni. Mecz jaki był, każdy widział, a kto nie widział, to sobie o nim przeczyta. Natomiast to, co ja chciałem powiedzieć, to, że niesamowicie można świat opowiadać poprzez piłkę nożną. Mieliśmy tutaj potencjalny konflikt między Stanami a Iranem, a tymczasem przed stadionem, przed meczem nie było śladu żadnej wojny, nie było śladu żadnego konfliktu, ani nawet skrawka nienawiści. To samo na trybunach w trakcie meczu, gdzie kibice Iranu i Stanów siedzieli w jednych sektorach. I to samo teraz, gdy jestem pod stadionem, jest tu zupełny spokój i pokój. Dostaliśmy kolejny dowód, że wojna i wszystkie konflikty polityczne są wymysłem kilku kretynów, którzy bawią się w ustawianie świata po swojemu. A ludzie chcą po prostu żyć normalnie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym vlogu.